Pani marszałek, Wysoka Izbo, były kiedyś dobre, piękne czasy, kiedy lasy należały do króla, kilku tysięcy magnatów, oni dbali o swoją własność i wszystko było dobrze, ale niestety dziś nie mamy króla, nie mamy magnatów, nie da się tych lasów podzielić na kawałki półhektarowe i z konieczności lasami zajmuje się państwo. Państwo, jak wiadomo, na ogół źle się zajmuje tym, czym się zajmuje, ale pytanie, kto byłby się lepiej zająć tymi lasami? Pytanie, czy Unia Europejska, to jest jeszcze gorsze niż państwo, bo to jest organizm ponadpaństwowy. Unia Europejska opanowana jest przez wariatów, powiedzmy sobie jasno, przez wariatów, którzy oczywiście nie pozwolą normalnie nam zarządzać tymi lasami. Także problem zarządzania lasami państwowymi jest naprawdę bardzo trudny i trzeba powiedzieć jasno, że model, który teraz mamy, nie jest modelem najgorszym. Nie jest modelem najgorszym, nie bardzo mamy inne, lepsze rozwiązania. Tutaj padały całkowicie sprzeczne zdania i jest niedopuszczalne, żeby w Sejmie padały sprzeczne informacje. Jedni mówią, że ani jedna belka nie została wywieziona z kraju, drudzy, że całe wagony wywożone są do Chin. Przepraszam bardzo, no ktoś tu kłamie. I jest niedopuszczalne, żebyśmy się byli karmieni tutaj, proszę Państwa, kłamstwami. Mam jedną dobrą wiadomość, bo ta ustawa jeszcze trafi do drugiego czytania, ale mam na razie jedną dobrą wiadomość. Trwa jeszcze, nie wiadomo jak długo, ale trwa jeszcze globalne ocieplenie, w wyniku czego temperatura się podnosi. Podnosi się ilość dwutlenku węgla w powietrzu, dzięki czemu lasy nam kwitną, rozrastają się, zazielenienie ziemi zwiększyło się o 15%. W wyniku tego myślę, że również w Polsce też się trochę zwiększa. I będę chciał, żeby pan minister odpowiedział na pytanie, czy zwiększyła się, czy zmniejszyła ilość drewna w polskich lasach. Czy się zwiększyła się? No właśnie. Także nie sądzę, żeby lasom coś się tragicznego stało, niezależnie od tego, czy tę ustawę przyjmiemy, czy jej nie przyjmiemy. Natomiast chronić trzeba przed Unią Europejską z całą pewnością, bo ona się nie kieruje żadnymi racjonalnymi przesłankami. Oni nas lasów nie chodzą, oni nas lasów nie mają żadnych korzyści, oni tylko mają swoje idee fix, że trzeba tam spełniać rozmaite ekologiczne fanaberie. I oczywiście nie można tym ludziom pozwolić, żeby mieli na nasze lasy wpływ. Oświadczam, ta sprawa wymaga dość poważnej dyskusji, nie na sali sejmowej, tylko wśród fachowców. I liczymy, że przed drugim czytaniem tej ustawy taka dyskusja zostanie przeprowadzona. Dziękuję za uwagę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, no, wiemy dokładnie, że państwo jest na ogół złym właścicielem. Unia Europejska jest złym właścicielem. Nie mamy tak od ręki żadnego cudownego rozwiązania tego problemu. Jak powiedziałem, wymaga to poważnej dyskusji, ale musimy mieć dane do tej dyskusji. Do jasnej anielki, mimo mojej prośby, w dalszym ciągu padają sprzeczne informacje, że ani jedna belka nie została wywieziona, a drugie, że zostały całe hektary wywiezione gdzieś tam za granicę. Przy tym ciekawe, że się oskarża leśniaków, że wycięli masę drewna, to gdzie jest to drewno, dlaczego nie mają przedsiębiorcy? Przecież jeżeli przedsiębiorcy chcą więcej drewna, to trzeba wyciąć więcej lasów, nie? No więc coś tu się w tej całej dyskusji nie składa. I chciałbym mieć naprawdę jakieś dane, bo to jest emocjonalna dyskusja, natomiast nie ma konkretów. Potrzebne nam są konkrety. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.